In the beginning, na początku there was nothing. Nie było nic. A vacuum, próżnia, void, pustka, pusta przestrzeń. I w tej przestrzeni powstał pierwotny, jasny meteor. Miliardy lat temu nastąpiła eksplozja tej kuli. Wybuch dał początek całej przestrzeni, energii i materii. Wszechświat gwałtownie się powiększał, wytwarzając elektrony, neutrony, fotony i kwarki. Wkrótce ta energia zaczęła mieć swój wpływ na kształtowanie się protonów i neutronów. Cząsteczki materii zderzały się i wchodziły w reakcję. Z biegiem czasu kształtowały się pierwsze proste pierwiastki. One także się zderzały, w miarę jak zupa kwantowa się poszerzała. Kosmiczna i cząsteczkowa ewolucja trwała. Gwiazdy zaczęły się grupować, tworząc pierwsze galaktyki. I wtedy, jedyne 5 miliardów lat temu, stało się coś cudownego. Wewnątrz obłoku gazowego, w spiralnym ramieniu Drogi Mlecznej, ukształtowało się nasze Słońce. Ta nowa gwiazda dała początek planetom, księżycom i asteroidom. Na jednej z tych planet, znanej jako Ziemia, wytworzyła się atmosfera. Uważa się, że w środowisku ziemskim było wiele erupcji wulkanicznych, błyskawic. Była bardzo zmienna pogoda, a różnorakie atomy i energia stworzyły pierwsze proste żywe komórki. Później, w ciągu miliardów lat mutacji i selekcji naturalnej, pojawiły się wodorosty, meduzy i płazińce. Wraz z postępem ewolucji na planecie Ziemi pojawiły się ryby w morzach. Niektóre z tych ryb rozwinęły się w płazy ziemnowodne i w procesie selekcji naturalnej zmieniły się w gady. Część gadów przekształciła się w różnego rodzaju zwierzęta, łącznie z ssakami. Niektóre ssaki stały się naczelne. Potem, tylko 600 tysięcy lat temu, pewna grupa tych ssaków naczelnych przekształciła się w pierwszych przodków człowieka. To jest nasze zdumiewające dziedzictwo ewolucyjne. Ewolucja ciągle trwa, a my rozwijamy się do naszego wyższego przeznaczenia we wszechświecie. Poszukiwaniu prawdy o początkach. Jak powstał wszechświat i wszystkie rzeczy, które widzimy na naszej planecie? Dlaczego istniejemy? Nazywam się Roger Aukland. Większość z nas zastanawiała się nad tymi pytaniami. Jeśli chodzi o początki świata, to praktycznie istnieją dwa poglądy: teoria ewolucji i teoria stworzenia. W XX wieku świat doszedł do przekonania, że ewolucja spowodowała wszystkie rzeczy. Nasz wszechświat, Ziemia i wszelkie życie powstały w rezultacie wybuchu materii i upływu miliardów lat. Są jednak tacy, którzy wierzą, że widoczne dowody wskazują na Stwórcę. Skąd więc możemy wiedzieć, na co wskazują widzialne dowody? Stworzenie, ewolucja, zgodności.
Zarówno ewolucjoniści, jak i kreacjoniści zauważyli, że istnieje wielka różnorodność w obrębie każdego gatunku. Darwin zaobserwował to zróżnicowanie i zdolności przystosowania u zięb. Zauważył, że dzioby zięb różnią się rozmiarem i kształtem i że cechy te wpływały na umiejętność przetrwania tych ptaków. Dzisiaj widzimy wielką różnorodność wśród psów. Uważa się, że 450 istniejących dzisiaj ras psów miało wspólnego przodka. Większość naukowców sądzi, że był on bardzo podobny do obecnego wilka. Badacze dostrzegają także selekcję naturalną, czy też przetrwanie najsilniejszych. Ewolucjoniści i kreacjoniści zgadzają się, że te zwierzęta, które są najsilniejsze lub najlepiej się przystosowują do swojego środowiska, najprawdopodobniej przetrwają i będą się rozmnażać. Słabsze osobniki, nie potrafiące się dostosować, mają mniejsze szanse na przeżycie. Obserwujemy także mutacje genetyczne. Cząsteczka DNA w każdym żywym organizmie zawiera wszystkie informacje genetyczne. Czasami pojawia się błąd w tym kodzie genetycznym. To właśnie jest mutacja. Mutacje mogą być indukowane przez promieniowanie, czynniki chemiczne lub błędy reprodukcyjne i często powodują choroby. Mutacje naprawdę występują. Powodują różnego rodzaju zmiany w genach, wady wrodzone, choroby. Mutacje wyjaśniają przyczyny chorób, śmierci i nieszczęść, ale nie wyjaśniają powstania czegoś nowego, jakiejś nowej cechy, której nigdy nie było. Wszystkie znane nam mutacje są jedynie zmianami w genach, które już istnieją. Darwin zaobserwował wiele rzeczy w naturze. Był dobrym naturalistą i dobrym obserwatorem. Zobaczył wiele roślin i zwierząt zmienionych przez przystosowanie, przez wariacje. Widział, jak się zmieniały. Nigdy nie zauważono, aby jeden rodzaj zmienił się w inny. Ani nauka, ani genetyka nie odnotowały podobnego zjawiska. Po prostu nigdy. To, co widzimy, to różnorodność. Różnorodność istnieje. Proces przystosowywania także, a ewolucja nie. Mutacje, selekcja naturalna, przystosowywanie. Są to pewne zjawiska, co do istnienia których zgadzają się i ewolucjoniści, i kreacjoniści. Jednak mimo tej zgody jest wiele znaczących różnic, tak więc polemika nadal trwa. Przecież jest taka różnorodność w przyrodzie, że nie uważam, żeby jedna osoba bez względu na to, jak potężna, mogła po prostu kiwnąć palcem i stworzyć życie. To musiało powstać samoczynnie na przestrzeni miliardów lat. Nie wierzę w teorię ewolucji. Coraz więcej naukowców, nawet świeckich, zmienia swoje poglądy, bo dowody nie potwierdzają ich wniosków. Połowa mnie wierzy w teorię ewolucji, ponieważ tego mnie uczono. Niestety 4 lata studiów wtłoczyły we mnie ewolucję. Astronomia, fizyka, ewolucja kosmiczna. Mamy swój początek tam, gdzie, jak mówią ewolucjoniści, wszystko się zaczęło wraz z wielkim wybuchem i ewolucją wszechświata. Ciekawym aspektem teorii ewolucji jest to, że jest tak mocną teorią i tak silnie działa na wyobraźnię naukowców, że stosują ją poza biologicznym wymiarem. Zastosowali ją także do rzeczy nieożywionych, pierwiastków chemicznych, gwiazd i galaktyk. Mówi się, że sam wszechświat się przekształca. Czy wielki wybuch uruchomił proces formowania się galaktyk, gwiazd, planet i ostatecznie życia? Czy w wyniku wielkiej eksplozji może powstać jakiś porządek? Powiedziałbym, że w żadnym wypadku. Wybuchy powodują chaos i przypadkowe ułożenie poszczególnych elementów, które wcześniej być może tworzyły jedną całość. Każda eksplozja zniszczyłaby taką całość. Nie ma żadnego dowodu, w moim pojęciu, że eksplozja lub nawet teoria wielkiego wybuchu
może stworzyć zorganizowane istoty, takie jak człowiek czy jakiekolwiek zwierzę. Myślenie ewolucyjne zostało zastosowane do większości dziedzin nauki. Ewolucyjna kosmologia powiada, że wszechświat jest rezultatem przypadkowej eksplozji, która miała miejsce jakieś 15 do 18 miliardów lat temu. Nie widziałem żadnych przykładów, żeby eksplozja spowodowała większy porządek. Wybuchy są niszczące, powodują spontaniczny rozpad, a nie spontaniczną odbudowę. Naukowcy widzą, że wszystkie znane eksplozje zmniejszają porządek i strukturę, a zwiększają chaos. Pomysł, że kosmos ewoluuje, jest niezgodny z drugim prawem termodynamiki, znanym jako prawo zachowania entropii. Prawo to powiada, że wraz z upływem czasu wszechświat staje się mniej uporządkowany. Z biegiem czasu wszystkie systemy pozostawione samym sobie zmierzają od porządku do nieładu. Wszyscy doświadczamy entropii na co dzień, patrząc, jak wszystko się starzeje i rozpada. Ten upadek struktury otwarcie przeciwstawia się teorii ewolucji. Drugie prawo pozwala na zwiększenie porządku, tak jak dziecko dojrzewa lub nasienie staje się drzewem, ale tylko wtedy, gdy zaistnieje jakieś zewnętrzne źródło mocy i złożony mechanizm, który by zgromadził tę energię. Ewolucjoniści tego nie mają. Jak powiedział Sagan, kosmos jest wszystkim, nie ma nic więcej, nie ma żadnego zewnętrznego źródła energii, więc drugie prawo jest zupełnie sprzeczne z teorią wielkiego wybuchu. W kosmologii widzimy następujące rzeczy. Wszystko, co widzimy, kończy się. Gwiazdy wypalają swoje paliwo. Raz na jakiś czas gwiazda eksploduje i bardzo szybko przechodzi od uporządkowanej struktury do nieładu. Faktem jest, że wszystko we wszechświecie kończy się, niszczy je i zmierza w kierunku mniejszego zorganizowania. W każdej dziedzinie nauki naukowcy obserwują prawa entropii. Świat jest jak nakręcony zegar, który się rozkręca. Naukowcy studiujący kosmologię mówią o ostatecznym wypaleniu wszechświata. Pojęciowo jest to dość jasne na podstawie tego, co wiemy o wszechświecie. W końcu za parę miliardów lat wszystko będzie miało taką samą temperaturę. Nie będzie różnicy temperatur wykorzystywanej do uzyskania energii potrzebnej do wykonania pracy. To, że wszechświat musiał być zaprojektowany i uporządkowany w skończonej przeszłości, nie uciekło uwadze świeckich naukowców. Robert Jastrow, naukowiec NASA, napisał: drugie prawo termodynamiki zastosowane do kosmosu wskazuje na to, że wszechświat rozkręca się jak zegar. Skoro się rozkręca, to musiał istnieć czas, kiedy był w pełni nakręcony. Kolejne oczywiste pytanie to, kto go nakręcił? Gordon Van Wylen w swojej książce Termodynamika potraktował to pytanie otwarcie. Napisał: autor odkrył, że drugie prawo termodynamiki zwiększa jego przekonanie o tym, że jest stwórca, który zna przeznaczenie człowieka i wszechświata. Widzimy jedynie zniszczenie. Nigdy nie obserwujemy innowacji. I to moim zdaniem od dawna proponuje model kreacjonistyczny. To, że na początku wszystko było bardzo dobre, doskonałe, tak jak chciał Bóg. Zmieniło się to, gdy pojawił się grzech i związane z nim przekleństwo całego stworzenia, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nie tylko w życiu fizycznym człowieka, ale i we wszechświecie. Wszystko umiera, słońce się wypala, księżyc niszczeje, wszystko podlega procesowi niszczenia i śmierci. Ewolucjoniści i kreacjoniści zgadzają się teraz, że wszechświat jest skończony. Przestrzeń, czas i materia miały początek. Od czasu badań Alberta Einsteina na początku XX wieku aż do dzisiejszego dnia naukowcy zgadzają się, że przestrzeń, czas i materia z pewnością miały początek. Współczesna nauka, i to jest niesamowite, potwierdziła biblijny pogląd, ponieważ wielkim odkryciem kosmologii jest to, że wszechświat miał początek, tak zwany punkt osobliwy, co do czego zgodzili się eksperci. Cały pomysł wielkiego wybuchu zawiera się w stwierdzeniu, że na początku nie było nic, a potem to wybuchło. Kluczowy fakt, że wszechświat jest skończony i że miał początek, jest bardzo niezręczny dla ewolucjonistów, ponieważ porusza temat, którego nie chcą podejmować, a mianowicie, co było przed tym początkiem. Model kreacjonistyczny zawsze mówił o skończonym wszechświecie.
W pierwszym wersecie Księgi Rodzaju czytamy: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Biblia powiada także, że czas miał początek. W drugim liście do Tymoteusza czytamy: Bóg wybawił nas i wezwał do społeczności swoich wybranych nie ze względu na nasze uczynki, lecz zgodnie ze swym odwiecznym postanowieniem i łaską, przeznaczoną dla nas w Jezusie Chrystusie przed wszystkimi czasy. Zdumiewające jest to, że Biblia wyjaśnia nawet prawo zachowania entropii. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz i wszystkie jak szata się zużyją. Jeśli wszechświat nie powstał z wybuchu, to musiał zostać stworzony. Wielu naukowców nie jest gotowych, aby to rozważyć. Prawie wszyscy naukowcy starają się znaleźć mechaniczne wyjaśnienie powstania gwiazd, galaktyk i układu planetarnego bez żadnej interwencji Stwórcy. Moim zdaniem całkowicie się mylą. Weźmy na przykład tylko układ planetarny. Istniało wiele wyjaśnień sposobu jego powstania bez żadnego udziału Boga. I każde z nich upadło. Wyniki licznych obserwacji zaprzeczają obecnym teoriom powstania Układu Słonecznego. Najbardziej popularna z nich głosi, że Układ Słoneczny został ukształtowany z międzygwiezdnego obłoku wirującego gazu i pyłu. Jeśli Słońce, planety i księżyce powstały z tego samego materiału, to powinny być do siebie podobne. Jednakże każda planeta jest unikatowa. Skoro około 85% Słońca to wodór lub hel, Ziemia, Mars, Wenus i Merkury powinny mieć podobny skład. Tymczasem mniej niż 1% tych planet to wodór lub hel. Skoro Układ Słoneczny ewoluował, to wszystkie planety powinny obracać się w tym samym kierunku. Ale Pluton i Wenus obracają się w kierunku przeciwnym, a orbita Uranu jest przechylona na jeden bok i zatacza koło. Wszystkie księżyce w naszym Układzie Słonecznym powinny okrążać swoje planety w ten sam sposób. Lecz przynajmniej 6 krąży odwrotnie. Co więcej, Neptun, Saturn i Jupiter mają księżyce krążące w obydwu kierunkach. Powiększanie planety przez wiele małych kolizji dałoby w rezultacie prawie nieruchomą planetę, gdyż ich oddziaływania byłyby w dużej mierze samowyrównujące. A jednak wszystkie planety obracają się, niektóre szybciej niż inne. Rozrastające się gazowe planety jak Jupiter czy Saturn stanowią dla ewolucjonistów przeszkodę nie do pokonania, ponieważ gazy szybko się rozpraszają w próżni dalekiej przestrzeni i nawet młode gwiazdy, podobne do naszego Słońca, nie mają wystarczającej ilości krążącego wodoru lub helu, żeby wytworzyć choćby jeden Jupiter. Naukowcy nie mają odpowiedzi na pytanie, dlaczego 4 planety mają obręcze, albo dlaczego każda planeta jest tak niepowtarzalna. Teorie na temat początku księżyców są także zupełnie nieadekwatne. To, że pierwiastki księżyców są tak różne od pierwiastków Ziemi i jej płaszczyzna obrotu wokół Słońca i własnej osi, dostarcza mocnych dowodów na to, że księżyc od początku poruszał się po obecnej orbicie. Nie ma żadnego dowodu, że układ planetarny mógł powstać przy pomocy czysto mechanicznych środków. Jednak im dłużej naukowcy przyglądali się zdumiewającemu wszechświatowi, w którym żyli, dochodzili do przekonania, że są pewne czynniki, które po prostu dobrze pasowały do istnienia człowieka, cząsteczek, życia organicznego. Im bardziej się przyglądali, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że znajdujemy się na cienkiej granicy i wiele przemawia za tym, że wszechświat został bardzo wyjątkowo zaprojektowany. A człowiek jest w jego centrum. Kiedy staramy się przedstawić wszechświat, wyprowadzić matematyczny wzór, to szybko odkrywamy, że są tysiące parametrów i danych, które w razie zmiany czynią życie niemożliwym.
Okazuje się, że gdyby Ziemia była trochę bardziej lub mniej oddalona od Słońca, to byłoby zbyt zimno lub gorąco. Gdyby masy były inne, utrzymałyby za dużo albo za mało atmosfery. Widzimy, że wszystkie parametry zachowują szalenie delikatną równowagę. Jest to tak zwana zasada atroficzna. Innymi słowy, wszystko, co znamy, zostało zręcznie zaprojektowane i zbalansowane dla człowieka. Ziemia znajduje się w określonej odległości od Słońca. Obliczono, że gdybyśmy znajdowali się o 5% bliżej, woda w oceanach wygotowałaby się. Gdybyśmy byli 1% dalej, oceany by zamarzły. Daje nam to jakieś pojęcie, na jak cienkiej granicy żyjemy. Siła grawitacji na powierzchni Ziemi jest precyzyjnie wyważona. Większa, zbyt duże ciśnienie atmosferyczne. Mniejsza, nie ma atmosfery. Grubość skorupy ziemskiej jest niesłychanie ważna. Okres obrotu Ziemi i oddziaływanie grawitacyjne z Księżycem muszą być odpowiednie. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że życie jest możliwe, więc nazwano je zasadą atroficzną, która całościowo w potężny sposób przemawia za projektantem. Naukowcy nie chcą tego przyznać, bo jeśli jest projektant, to musieliby zdać przed nim sprawę. To, że Ziemia została dobrze przygotowana na istnienie życia, nie jest zaskoczeniem dla kreacjonistów. Biblia głosiła ten fakt tysiące lat temu. W Księdze Izajasza czytamy: bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Fizyk i laureat Nagrody Nobla, Arno Penzias, w 1992 roku powiedział: astronomia prowadzi nas do unikatowego wydarzenia, do wszechświata stworzonego z niczego, zachowującego bardzo delikatną równowagę, niezdolną do stworzenia odpowiednich warunków do życia i mającego przewodni, można powiedzieć, ponadnaturalny plan. Astronom George Greenstein w swojej książce Symbioza Wszechświata powiedział: w czasie badania dowodów nieustannie pojawia się myśl, że musiał być jakiś ponadnaturalny czynnik. Czy jest możliwe, że nagle, bez takiego zamierzenia, natknęliśmy się na jakiś dowód na istnienie istoty wyższej? Czy to Bóg zaingerował i tak skwapliwie ukształtował kosmos dla naszego dobra? Im więcej badamy kosmos, tym prawdziwiej brzmią słowa psalmisty: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. Jeśli chodzi o mnie, to nie wierzę, żeby całe życie i nasze planety powstały z wielkiego wybuchu. Nie wierzę w to. Wierzę, że gdzieś tam jest wyższa moc. Nie wierzę, że za wszechświatem stoi jakiś stwórca. Nie wierzę, że wszechświat miał swój początek w wielkim wybuchu. Wierzę, że Ziemia jest przygotowana do życia, bo wszystko, co widzimy w świecie, czego potrzebujemy do przeżycia i szczęścia, jest wokoło. Niczego nam nie brakuje. Jedzenie, powietrze. Wszystko, czego potrzebujemy, jest tutaj, więc musiał być ktoś, kto to przygotował. To nie mogło się stać przez przypadek. Dowody jasno wskazują, że Bóg stworzył wszechświat i układ słoneczny i dokładnie przygotował Ziemię do życia. Jednak wielu woli raczej wierzyć w wielki wybuch, niż zaufać i uwierzyć w Boga Biblii. W kolejnej części zbadamy możliwość spontanicznego powstania życia ze związków chemicznych. Pierwotna Ziemia. Chemiczna ewolucja. Czy chemiczna ewolucja spowodowała życie na Ziemi? Zgodnie z myśleniem ewolucyjnym, całe życie, bakterie, ryby, rośliny, zwierzęta i człowiek, powstały ze złożonych związków chemicznych. Teoria mówiąca, że życie powstało ze związków nieożywionych, zwana jest przypadkowym utworzeniem.
Jednym z fundamentalnych praw biologicznych jest prawo biogenezy, które powiada, że życie pochodzi tylko od wcześniej istniejącego życia. I oczywiście dla kreacjonisty nie jest to żadnym zaskoczeniem. Życie, Boże życie, zostało stworzone do rozmnażania według swojego gatunku. Tak więc jest to logiczne dla kreacjonisty. Jednak według ewolucjonisty był czas w przestrzeni, kiedy nie było życia, więc związki chemiczne w jakiś sposób gromadziły się i tworzyły żywe istoty. Jest to często nazywane przypadkowym utworzeniem. Niesamowicie trudno jest sprawić, aby grupa związków chemicznych ożyła. Kilka lat temu Stanley Miller wykonał słynny eksperyment. Wziął kilka prostych substancji, trochę metanu, amoniaku, pary wodnej i zamknął je wraz z iskrą elektryczną, symulującą błyskawice jaśniejące nieustannie w atmosferze młodej Ziemi. W ciągu tygodnia uzyskał aminokwasy będące budulcem białek. Świętowano to prawie jak stworzenie życia w probówce. Ja powoływałem się na to, gdy wykładałem ewolucję, ale przyjrzałem się pozostałym dowodom, które wskazują na trzy problemy w tym genialnym doświadczeniu. Po pierwsze, Miller wziął zły materiał wyjściowy. Po drugie, stworzył nieodpowiednie warunki. Po trzecie, otrzymał złe rezultaty. Poza tym był to wspaniały eksperyment. Miller w swoim eksperymencie wytworzył atmosferę złożoną z metanu i amoniaku, gazów, których nie mogło być dużo, ponieważ amoniak rozłożyłby się pod wpływem światła ultrafioletowego, a metan powinniśmy znaleźć w glinie osadowej. Ale tak nie jest. Poza tym Miller pominął tlen, ponieważ wiedział, że tlen zniszczyłby cząsteczki, które starał się uzyskać. Gdziekolwiek jednak kopiemy, znajdujemy skały pokryte tlenkami, co wskazuje na atmosferę bogatą w tlen. Ziemia nie miała atmosfery redukującej, powiedzmy, metanowo-amoniakowo-wodorowej, jak to sugerował Stanley Miller w swoim eksperymencie. Takiej atmosfery nigdy nie było, geologia to wyjaśnia. Są mocne dowody na to, że w atmosferze ziemskiej zawsze był tlen. To by całkowicie zniweczyło ewolucjonistyczne źródło życia. Miller stworzył także złe warunki. Posłużył się iskrą elektryczną, żeby połączyć cząsteczki gazu. Problem jednak polega na tym, że ta sama iskra, która wiąże aminokwasy, także je rozrywa i raczej je niszczy niż buduje. Rzecz w tym, że związki połączone w naczyniu byłyby rozdzielone przez tę samą iskrę, która je połączyła. Jako biochemik Miller wiedział o tym, a więc wprawił gazy w ruch okrężny i uwięził molekuły. Jest to stara biochemiczna sztuczka, która byłaby oszustwem, ponieważ celem było pokazanie, jak powstało życie, zanim pojawił się jakiś inteligentny projekt uchronienia powstałych cząsteczek od sił destruktywnych. Złe warunki, a więc i złe wyniki. Głównym produktem eksperymentu Millera była smoła, przeszkoda w reakcjach organicznych. Zostały także wyprodukowane śladowe ilości kilku aminokwasów, które tworzą proteiny w żywych organizmach. Problem polega na tym, że powstały zarówno lewoskrętne, jak i prawoskrętne aminokwasy. Jedynie lewoskrętne aminokwasy tworzą proteiny życia i tylko jedna prawoskrętna cząsteczka zabezpiecza ich produkcję. Millerowi udało się zrobić trujący wywar, który zniszczyłby jakąkolwiek nadzieję na chemiczną ewolucję życia. Możecie zapytać, skoro to, co powiedziałeś, jest prawdą, to co z tymi wszystkimi ewolucjonistami, którzy w to wierzą? No cóż, ciekawe jest to, że ewolucjoniści zgodziliby się ze mną. Uczestniczyłem kiedyś w dyskusji na Uniwersytecie w San Diego. Byłem jednym ze słuchaczy, ale dwaj moi przyjaciele, dr Morris i dr Dwayne Gish, prowadzili dyskusję z ramienia kreacjonistów. Pod koniec ktoś z widowni powiedział: panie i panowie, mamy przywilej gościć dziś wieczór na widowni doktora Stanleya Millera. Gish wyjaśnił, dlaczego eksperyment Millera nie mógł dać życia z nieżycia, więc ta osoba zapytała doktora Millera, czy zechciałby pan odpowiedzieć na to, co powiedział doktor Gish na temat eksperymentu. Doktor Miller odpowiedział: nie. Już dawno w to nie wierzył. On zna wszystkie te problemy. Powiedziałbym tak. Jakakolwiek teoria na temat początku życia na Ziemi czy na jakiejś innej planecie jest bajką. Według teorii ewolucji energia, na przykład z błyskawicy lub ciepło i materia, mogą sporadycznie tworzyć życie.
A jednak cały nasz przemysł spożywczy opiera się na założeniu, że coś takiego się nigdy nie stanie. Zbadajmy słoik masła orzechowego. Posiada materię i jest wystawiony na działanie światła i ciepła. Nigdy jednak nie znajdziemy w słoiku nowego życia, chyba że zatruje go jakiś żywy organizm z zewnątrz. Gdyby teoria ewolucji była prawdziwa, wtedy poddając to energii, powinienem sporadycznie uzyskać nowe życie. Jeśli chodziłbym do sklepu i otwierał ten słoik masła orzechowego, może nie często, ale czasami, powinienem znaleźć w nim nowe życie. Więc otwieramy słoik. Zaglądamy do środka. Nie ma żadnego nowego życia. Czy to cię nie cieszy? Można się z tego śmiać, ale mam nadzieję, że nigdy tego nie zapomnicie, ponieważ ty i ja przeprowadzamy w sumie ponad milion takich eksperymentów każdego roku. I robiliśmy to przez powiedzmy 100 lat i nigdy nie natknęliśmy się na nowe życie. W zasadzie cały przemysł spożywczy świata opiera się na fakcie, że ewolucja po prostu nie ma miejsca. Argument przemawiający za chemiczną ewolucją jeszcze bardziej słabnie, gdy weźmiemy pod uwagę, że do utworzenia protein życia potrzebne są długie łańcuchy poszczególnych aminokwasów, z których wszystkie znajdują się we właściwej pozycji. Co gorsza, przy tworzeniu protein aminokwasy nie formują się w sposób naturalny. Mają wręcz tendencję do rozpadania się. Proteiny z kolei mogą być utworzone z 2 do 3 tysięcy aminokwasów. Są to bardzo długie i złożone związki, w dużej mierze podobne do programu komputerowego. Każdy aminokwas musi mieć właściwe miejsce. Jeśli choć jeden nie jest na swoim miejscu, wtedy całe białko jest bezużyteczne, zupełnie jak z programem komputerowym. Nieprawdopodobieństwa w darwinizmie są już na początku, nawet zanim pojawiło się życie. Jak powstała pierwsza cząsteczka? Informatycy i biolodzy molekularni przeprowadzili wiele badań, żeby to sprawdzić i dosłownie rozgrzebywali proteiny, aby zobaczyć, czy mogą być rozłożone na części, a potem złożone. Odkryli, że prawdopodobieństwo przypadkowego powstania proteiny takiej wielkości, jaką znajdujemy w ludzkim ciele, jest tak małe, że ostatecznie niemożliwe. Jest to możliwe, jeśli ma się do dyspozycji wieczność. Ale Darwin nią nie dysponował. Informatyk Hubert Jocki obliczył, że biolog Robert Sauer potwierdził, że prawdopodobieństwo, iż proteina składająca się ze 100 aminokwasów mogła powstać przypadkowo, jest mniejsze niż 1 na 10 do 65 potęgi. Wydarzenie tak nieprawdopodobne, że porównywalne z możliwością wygrania w totolotka dzięki znalezieniu zwycięskiego kuponu na ulicy i znajdowaniu kolejnych kuponów co tydzień przez 1000 lat. Powstanie pierwszej formy życia z pospolitych złożonych związków chemicznych jest tak nieprawdopodobne, że ewolucjoniści nie są w stanie tego przeskoczyć. Jest to największy problem teorii ewolucji, jaki znam. Nawet gdyby proteiny ukształtowały się w jakiś cudowny sposób, to nadal nie bylibyśmy blisko wyprodukowania życia. Najprostsza żywa komórka potrzebuje do funkcjonowania 1000 wyspecjalizowanych protein. Wielu naukowców próbowało obliczyć prawdopodobieństwo przypadkowego powstania życia. Sir Fred Hoyle, brytyjski matematyk, posługując się świetnym komputerem i przy udziale swoich studentów, obliczył tylko początek 2000 protein ameby powstałych przez przypadek. Oszacował on, że wynosi ono 1 na 10 do 40-tysięcznej potęgi. Prawdopodobieństwo 1 na 10 do 40-tysięcznej potęgi jest absurdalnie małe. Aby to zobrazować, rozważmy prawdopodobieństwo schwytania pojedynczego atomu z całego wszechświata, które wynosi 1 na 10 do 80 potęgi. Po osiągnięciu takiego wyniku brytyjski matematyk Sir Frederick Hoyle powiedział: prawdopodobieństwo utworzenia życia z materii nieożywionej jest liczbą z 40 tysiącami zer po niej.
To samo już wystarczy, żeby pogrzebać Darwina i całą teorię ewolucji. Nie było żadnej zupy kwantowej ani na tej planecie, ani na żadnej innej. Jeśli początki życia nie były przypadkowe, to musiały być produktem celowej inteligencji. Matematycznie możemy dowieść, że ewolucja jest jedynie żartem. Po prostu nie jest możliwa. Na przykład jeden z wiodących ewolucjonistów, Richard Dawkins, przyznał w swojej książce Niewidomy zegarmistrz, że jądro każdej komórki roślinnej, zwierzęcej czy ludzkiej posiada więcej danych niż 30-tomowa encyklopedia Britannica. Wszystko, co żyje, rośliny, zwierzęta i człowiek, jest zbudowane z komórek. Każda komórka jest zminiaturyzowanym miastem wykonującym złożone funkcje niezbędne do istnienia życia. Błona komórkowa jest samoregenerująca i składa się ze specjalnych protein, które monitorują zewnętrzne komórki, a jednocześnie selekcjonują cząsteczki, które mogą wniknąć. Proteiny te działają jak pompy, kontrolujące import składników odżywczych i eksport produktów metabolizmu. Wewnątrz komórki widzimy uderzającą złożoność. Na przykład retikulum endoplazmatyczne jest siecią transportującą proteiny produkowane przez rybosomy. Rybosomy wytwarzają wiele rodzajów protein, a retikulum endoplazmatyczne przemieszcza je do odpowiednich miejsc. Aparat Golgiego transportuje proteiny do zewnętrznej ściany, a lizosomy działają jak organy trawiące, dzielące i przetwarzające większe cząsteczki na części, które komórka może użyć. Mitochondria są stacjami zasilającymi każdej komórki. Wytwarzają paliwo, które zużywa komórka. Jądro to centrum dowodzenia komórki. Wewnątrz jądra znajdują się chromosomy, które zawierają cząsteczkę DNA. Działa ona jak biblioteka i zawiera wszystkie kodowe informacje potrzebne do życia. W tej wykrywającej, poprawiającej błędy i samokopiującej cząsteczce są zakodowane miliardy poleceń. Czy komórka mogłaby funkcjonować, gdyby którakolwiek z tych struktur nie powstała jednocześnie z innymi? Aby na przykład wyprodukować DNA, komórka potrzebuje ponad 75 różnego rodzaju protein. Jednak proteiny są produkowane tylko pod kierunkiem DNA. Jedynym rozwiązaniem tego dylematu jest stworzenie. Kwestia zmuszenia DNA do produkowania protein jest jak problem z wyrzuceniem trzynastki przy użyciu dwóch kostek do gry. Nie ma takiej możliwości. Prawdopodobieństwo jest po prostu równe zeru. Teoria ewolucji głosi, że bakterie były pierwszymi formami życia, które ewoluowały ze związków chemicznych. Wiele bakterii porusza się przy pomocy miniaturowego silnika zwanego wicią. Te niesłychanie wydajne obrotowe silniki kręcą się z prędkością nawet do 100 tysięcy obrotów na minutę. Napęd bakterii działa jak silnik elektryczny. Posiada włókno, które działa jak śruba napędowa. Przegub uniwersalny, twornik i wirnik oraz wał napędowy z tulejami. Każdy element silnika musi działać, gdyż inaczej bakterie umierają. Skoro bakterie mogą się zatrzymywać, zmieniać kierunek i prędkość, muszą mieć bardzo rozwinięte czujniki, przełączniki i mechanizmy kontrolne. Wszystko to jest wysoce zminiaturyzowane. 8 milionów tych silników zmieściłoby się w ludzkim włosie. Chociaż bakterie są małe, nie są wcale proste. No cóż, myślę, że najsłabszym ogniwem w teorii ewolucji jest stwierdzenie, że życie powstało z martwych związków chemicznych. Prawdopodobnie łatwiej jest przejść od komórki do osoby niż od związków chemicznych do życia. Tu przepaść jest niesamowicie wielka. Jestem przekonany, że życie jest tak skomplikowane, tak złożone, tak intrygująco skonstruowane, że gdziekolwiek istnieje, stworzył je Bóg. Nie mogło powstać w wyniku jakiegoś naturalnego procesu. Życie pochodzi od Stwórcy. A On mówi nam, że stworzył je tutaj na ziemi. Tak więc widzimy, że tak niewyobrażalnie złożone życie musiało być stworzone.
Myślę, że ludzie ewoluowali do tej postaci z jednokomórkowego organizmu na podstawie teorii Darwina i selekcji naturalnej. Nie wydaje mi się, żeby była w to zamieszana boska interwencja. Myślę, że teoria ewolucji jest już raczej udowodniona. Nie wierzę w żaden wyższy porządek, bo po prostu nie widziałem. Nie widziałem, no wiesz, żadnych dowodów, ani jakichś konkretnych potwierdzeń. I dopóki mi ktoś ich nie pokaże, będę miał awersję do zorganizowanej religii i zostanę przy prostej ewolucji chemicznej. Żadne życie nie jest proste i każda forma życia wskazuje na dzieło projektanta. Naukowcy to wiedzą, a jednak wielu wierzy w ewolucję chemiczną, zamiast zdać sprawę biblijnemu Bogu Stwórcy. Teraz zbadamy ewolucyjny pogląd, że życie rozwinęło się w bardziej złożone formy. Brakujące ogniwa. Ewolucja biologiczna. Zakładając, że życie niespodziewanie pojawiło się na Ziemi, czy jest możliwe, żeby pojedyncza żywa komórka przekształciła się we wszystkie skomplikowane rośliny i zwierzęta, które dzisiaj widzimy? Darwin stwierdził, że pochodzenie wszystkiego, każdej żywej istoty, da się prześledzić do wspólnego przodka. Darwiniści wierzą, że wszystkie żywe organizmy i wszystkie gatunki żyjące na Ziemi ewoluowały w procesie przypadkowych mutacji genetycznych, a więc spontanicznych zmian w DNA, który jest programem każdego życia, a wszystko było wsparte selekcją naturalną czy też przetrwaniem najsilniejszego. Zdumiewające jest, że teoria została już dawno powszechnie przyjęta, a nie ma żadnego bezpośredniego dowodu na jej poparcie. Darwin rozwodził się nad tym, że zięby są różnej wielkości, małe, duże i średnie. Wiele uwagi poświęcił temu, że są zięby z dziobami dużymi, grubymi, długimi i wąskimi. Założył, że te dzioby były dowodem na ewolucję. Prawda jest taka, że były one rezultatem genetycznej różnorodności, która już istniała w populacji. Jeśli weźmiemy dwie średniego rozmiaru zięby ze średnimi dziobami i będziemy je hodować, to uzyskamy część zięb z małymi, a część z dużymi dziobami. Wraz z upływem czasu zięby te zamieszkają różne środowiska. W każdym z nich będzie pożądany określony rozmiar dzioba i dlatego dana odmiana stanie się typem naczelnym. Ale rzecz w tym, że zdolność wyprodukowania małych, średnich i dużych dziobów już istniała w macierzystej populacji zięb galapagijskich i zwykłe różnice środowiskowe ją ujawniły. To nie było odkrycie jakiejś nowej i wyjątkowej informacji. Problem w tym, że wszystkie te zięby się krzyżują, a to jest w biologii sprawdzianem dla wszystkich gatunków. Dwa stworzenia, które są płodne, młode, mogą wychowywać i wydawać życie, uważa się za należące do tego samego gatunku. Wszystkie zięby galapagijskie spełniają to kryterium, a więc nie ma wielu gatunków. Gdyby ewolucja była prawdą, nie martwilibyśmy się o wymieranie gatunków, powstałyby nowe. Nie mamy nowych gatunków, mamy wymieranie. Wiele różnych gatunków już nie istnieje. Karol Darwin teoretyzował, że mając do dyspozycji wystarczającą ilość czasu, pewien rodzaj zwierząt mógł ewoluować w inne. To jest podstawa drzewa ewolucyjnego, nauczanego na lekcjach biologii. Jednak sam Darwin przyznawał, że brak jest skamieniałości przejściowych form życia. Napisał pośrednie łączniki. Geologia z pewnością nie notuje tak dobrze wykształconego łańcucha organicznego i to być może jest najbardziej oczywistą i najpoważniejszą obiekcją do tej teorii. Głównym problemem darwinizmu jest znalezienie mocnego, namacalnego dowodu. Gdzie go szukać? W skałach, złożach skalnych i skamieniałościach. Skamieniałości gromadziły się przez setki lat. W każdym muzeum uniwersyteckim na świecie znajdują się miliardy skamieniałości, ale nie ma żadnych pośrednich gatunków. Przyglądamy się jednej warstwie i znajdujemy jeden rodzaj skamieniałości, drugiej znajdujemy inny rodzaj skamieniałości. Nie widzimy jednak stopniowej zmiany. Jeden z największych dowodów na stworzenie pochodzi ze skamieniałości. Na przykład w górach kambryjskich znajdujemy szeroką gamę skamieniałych, złożonych bezkręgowców, ślimaków, medus, dżdżownic, małży, trylobitów i wielu innych.
Ale nikt nigdy nie znalazł na Ziemi skamieniałego przodka któregokolwiek z tych kręgowców. Już sam ten fakt podważa teorię ewolucji. Ewolucjoniści głoszą, że bezkręgowce ewoluowały w kręgowce, takie jak ryby. Jednak przez ponad 150 lat naukowcy wykopali miliardy skamieniałości bezkręgowców i kręgowców i nie znaleźli żadnej formy przejściowej. Każdy większy gatunek ryb, o którym cokolwiek wiemy, jest całkowicie ukształtowany. Żadnego śladu przodków, a na pewno żadnego śladu form przejściowych. Ten fakt jest znany także ewolucjonistom. To, że nie znajdujemy przodka ryb bez kręgowców i kręgowców, oznacza, że nie było żadnego przodka i ewolucja jest niemożliwa. Badania geologiczne potwierdzają, że główne grupy zwierząt pojawiają się gwałtownie i są w pełni wykształcone. Na przykład wewnątrz świata owadów istnieje olbrzymia różnorodność i złożoność. Ewolucjoniści jednak nie dają żadnego wiążącego dowodu na to, że jakieś owady ewoluowały od wspólnego przodka. Ten sam problem istnieje w przypadku ogromnej różnorodności płazów, gadów i ssaków. Ewolucjonistyczne drzewo życia nie ma pnia ani gałęzi, dlatego wszystkie sugerowane formy pośrednie są jedynie czystą spekulacją. Niektórzy darwiniści przytaczają dowody na to, co nazywają formami przejściowymi. Najlepszym przykładem, jak przypuszczam, jest Archaeopteryx, który wygląda trochę jak dinozaur, a trochę jak ptak. Problem w tym, że gdy szukamy dinozaura, z którego mógł ewoluować, widzimy, że żaden dinozaur nie miał obojczyka, a wszystkie ptaki mają zgięty mostek, który trzyma mięsień piersiowy, co pozwala im machać skrzydłami. Dawniej mówiono, że Archaeopteryx był po prostu opierzonym gadem. No cóż, nigdy nie widziałem gada, któremu nawtykano piór, kopnięto w ogon, a on poleciał. Nie. Archaeopteryx latał, miał skrzydła i z pewnością nie był latającym gadem. Co więcej, mam przed sobą artykuł opublikowany w marcu 1996 roku w czasopiśmie Paleontologia Kręgowców, w którym czytamy: cechy czaszki wskazują, że Archaeopteryx jest raczej ptakiem niż opierzonym, nielatającym archeozaurem. Najważniejszym brakującym ogniwem jest oczywiście luka pomiędzy przodkiem małpokształtnym a człowiekiem. To jest brakujące ogniwo, które nas najbardziej interesuje, a czy je znaleźliśmy? Jeśli posłuchamy darwinistów, to pomyślimy, że znaleziono ich wiele. Wszystkie znalezione skamieniałości zostały sklasyfikowane jako ludzkie albo należące do małpy, tak więc brakującego ogniwa nadal brakuje. Przez wiele lat badałem tak zwane brakujące ogniwa pomiędzy człowiekiem i małpą. Odkryłem, że żadne z nich nim nie jest. Na przykład Australopitek, szkielet Lucy, tak naprawdę składa się tylko z 40% szkieletu niewielkiej małpy. I na jego podstawie nie można z całą pewnością stwierdzić, czy kiedykolwiek istota ta chodziła wyprostowana. W Lucy ciekawe jest to, że jest ukazywana jako całkowicie podobna do człowieka. Ma podobne do ludzkich ręce i stopy. Nie wiem, skąd dokładnie naukowcy wzięli te dane, ponieważ w artykule Randala Sussmana na temat gatunku, do którego należała Lucy, jasno jest napisane, że miała długie, zgięte ręce i stopy. Nawet dłuższe i bardziej zgięte niż u szympansa. Kilku uznanych anatomistów doszło do wniosku, że Australopitek, rodzaj, do którego należy Lucy, był po prostu małpą, która wyginęła i nie ma nic wspólnego z człowiekiem. Jeśli przeanalizujemy tak zwane brakujące ogniwa, napotkamy na ślady oszustwa, wprowadzania w błąd i spekulacji. Na przykład człowiek z Nebraski to rodzina zrekonstruowana wyłącznie z zaginionego zęba świni. Człowiek z Piltdown jest obecnie powszechnie znanym dowcipem. Składa się z małpiej szczęki i wyglądającej staro ludzkiej czaszki.
Neandertale byli zwykłymi ludźmi. Niektórzy z nich cierpieli na artretyzm, krzywicę czy syfilis. Ramapithecus, Gigantopithecus i Zinniatropus były jedynie małpami, a człowiek z Heidelbergu i Cro-Magnon byli doskonałymi ludźmi. Tak więc pomimo mylnych stwierdzeń ewolucjonistów, brakującego ogniwa nadal nie mam. Można dzisiaj usłyszeć zabawną rzecz, że DNA człowieka jest w 98,3% identyczne z DNA szympansa. Jako genetyk muszę przyznać, że mnie to śmieszy. Nie jesteśmy nawet do siebie tak podobni. Geny, które dziedziczysz po swojej matce i te, które dziedziczysz po ojcu, nie są identyczne. W najlepszym wypadku są podobne tylko w 93%. Naukowcy twierdzą, że hemoglobina szympansa jest w 98% taka sama jak ludzka. Nie mówią nam jednak, że jest wiele innych organizmów żyjących na przykład w mule, które też mają hemoglobinę bardzo podobną do ludzkiej. Można by się spodziewać wielu podobieństw między człowiekiem a szympansem. Oddychamy tym samym powietrzem, mamy mięśnie i kości, w podobny sposób trawimy pożywienie. Jeżeli jesteśmy stworzeni przez tego samego Boga, to można się spodziewać wielu podobieństw. Załóżmy na chwilę, że te dane są prawdziwe, mimo że nie mam pojęcia, skąd mogą pochodzić. Obłok w 98% składa się z wody, podobnie meduza i arbus. Posługując się ewolucjonistyczną logiką, dochodzimy do wniosku, że nie ma różnicy między obłokiem, meduzą i arbuzem. Te 2% różnicy daje całe morze różnicy między człowiekiem a szympansem. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju jest powiedziane, że Bóg stworzył wszelkie żywe stworzenia według ich rodzaju, aby się rozmnażały i napełniały ziemię. Dokładnie to widzimy. Jeśli, jak twierdzą ewolucjoniści, gad ewoluował w ptaka, to kto był pierwszym partnerem ptaka? Stąd też wszystkie formy pośrednie były fatalne. Co komu po połowie skrzydła albo połowie dzioba? Wszystkie zwierzęta mają skomplikowane organy potrzebne do przetrwania. Na przykład delfiny i nietoperze mają bardzo zaawansowany sonar, którego używają do lokalizacji pożywienia. Jeśli ten wysoce wyspecjalizowany system echolokacji nie funkcjonuje prawidłowo, zwierzę ginie. Z pewnością dowody naukowe w przeważający sposób wspierają model kreacjonistyczny, a ewolucjoniści zmuszeni są do przyznania, że z ich perspektywy zarówno początki życia, jak i początki naczelnych grup zwierzęcych pozostają nieznane. Nasze ciało jest tak skomplikowane, że prawdopodobnie nie powstało przez ewolucję. A może tak? Trudno powiedzieć, czyje mogłoby to być ciało. Moim zdaniem potrzeba więcej wiary, żeby uwierzyć, że wszystkie te doskonałe warunki zetknęły się we właściwym momencie, żeby umożliwić powstanie tak skomplikowanych form życia. I wydaje mi się, że trzeba więcej wiary, żeby uwierzyć w tę bujdę, niż żeby uwierzyć, że jest wspaniały Bóg, który nas stworzył. Ewolucjoniści desperacko trzymają się upadającej teorii, zamiast uznać Boga, Stwórcę, o którym mówi Biblia. Mimo to ciągle gromadzą się dowody przemawiające za stworzeniem. Ale skąd możemy wiedzieć, że Bóg Biblii jest Stwórcą? Dowody naukowe tego wieku potwierdziły, że przestrzeń, czas i materia są ograniczone. A to nam mówi, że Stwórca musi być kimś, kto jest niezależny od przestrzeni i czasu. Tylko Biblia naucza, że wszechświat jest ograniczony i że Bóg jest najwyższy. To znaczy, że jest niezależny od czasu i przestrzeni, a może także działać w naszym wymiarze czasowo-przestrzennym. Żadna inna święta księga nie mówi o takim Stwórcy. Wszystkie inne księgi religijne zakładają trójwymiarowy wszechświat i trójwymiarowego Boga. Zdumiewające jest, gdy zdamy sobie z tego sprawę, że tylko Biblia jest odrębna i przedstawia transcendentalną perspektywę. Od wieków astronomowie wierzyli, że było to gdzieś w sąsiedztwie oddalonym o 6000 gwiazd. Tak utrzymywała astronomia aż do czasu, kiedy pojawił się Galileusz ze swoim teleskopem
I nagle nauka uświadomiła sobie, że nie można policzyć gwiazd na niebie. Miliardy galaktyk, miliardy gwiazd w każdej z nich, niezliczalne. Tak jak powiedział Bóg do Abrahama już w pierwszej księdze Biblii. W całej Biblii znajdujemy wiadomości o fizycznych cechach wszechświata, które świat nauki odkrywa dopiero od niedawna. Na przykład w księdze Jonasza czytamy: wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sito wiło się koło mojej głowy, zstąpiłem do stóp gór. W tym zdumiewającym fragmencie jest powiedziane, że są góry na dnie oceanów. Jednakże naukowcy nie wiedzieli o tym aż do tego wieku. W księdze Hioba Hiob ogłasza, że Bóg trzyma ziemię na niczym. Wiele świętych ksiąg głosiło, że Ziemia spoczywa na żółwiach, słoniach lub że jest podtrzymywana przez Atlasa. Biblia jako jedyna powiada, że to nieprawda. W liście do Hebrajczyków czytamy: przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Dopiero niedawno naukowcy odkryli, że wszystko we wszechświecie jest złożone z cząstek mniejszych niż składniki atomów, które nie są widoczne dla ludzkiego oka. Na pewno autorów tych natchnął Stworzyciel Wszechświata. Wiele innych dowodów naukowych zostało ujawnionych w Biblii na wieki, przed tym zanim je odkrył człowiek. Na przykład fuzja atomowa, prądy oceaniczne, cykl hydrologiczny, napęd odrzutowy, dinozaury i niezliczona ilość gwiazd. Wiemy, że gdy Kolumb wyprawił się do Indii, wylądował tu, w Ameryce, i że obawiano się, że dotrze do krawędzi Ziemi i spadnie w nicość. Gdyby czytano Biblię, wiedziano by, że Izajasz mówił o okręgu ziemskim i że Ziemia jest naprawdę okrągła. Zachęcam wszystkich, żeby szukali naukowych błędów w Biblii. Nie ma ich tam. Fascynuje mnie to, że im więcej wiesz o Biblii, im więcej wiesz o współczesnej nauce, to odkrywasz, że Biblia uprzedziła naukę. Jako chrześcijanie możemy jednocześnie wierzyć w stworzenie świata i prawa nauki. Jako naukowiec wierzyłbym raczej w teorię, która zgadza się z dowodami, które naprawdę widzimy. Zawsze, gdy coś badamy czy zaobserwujemy, zobaczymy, że nauka potwierdza Słowo Boże. Chciałbym rzucić wyzwanie tym, którzy twierdzą, że Biblia jest pełna mitów, aby osobiście, z otwartymi umysłami, zbadali ją i odkryli prawdę. W poszukiwaniu początków przestudiowaliśmy dowody. Teraz do ciebie należy wybór. W liście do Rzymian w rozdziale pierwszym czytamy, że od początku dowody na to, co Bóg stworzył, są tak oczywiste poprzez rzeczy, które uczynił, że jeśli je odrzucimy, to nie mamy usprawiedliwienia. W liście do Kolosan w rozdziale pierwszym Biblia mówi nam, kim jest Stwórca. Nie tylko stworzył wszystko, ale wykupił nas od naszych grzechów przez swoją śmierć na krzyżu na Golgocie. Stwórcą tym jest Jezus Chrystus. Czy potrafisz uznać, że zostałeś stworzony? Czy przyznasz, że zostałeś oddzielony od Stwórcy Jezusa Chrystusa przez swoje grzechy? Czy przyjmiesz tego, który tak wiele dla ciebie uczynił, a także prawdę o sobie i o tym, co zrobiłeś? To jest najważniejszy wybór, jakiego możesz dokonać na wieczność.
Dobra nowina. Biblia powiada nam, że wszyscy zgrzeszyliśmy i zabrakło nam chwały Bożej. Zapłatą za grzech jest śmierć, która jest wiecznym oddzieleniem od Boga w piekle. Ale dobrą nowiną jest to, że Bóg stał się człowiekiem i umarł za grzechy świata, aby go ze sobą pojednać. Każdy, kto opamięta się i zawróci ze swojej złej drogi oraz przyjmie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, przez wiarę będzie zbawiony. Na krzyżu Jezus zapłacił za grzechy świata i ofiaruje wszystkim życie wieczne jako dar. Dobrymi uczynkami nie możemy zapracować na zbawienie. Biblia powiada, że nawet najlepsi są jak splugawiona szmata w porównaniu z Bożą świętością. Wielu ludzi wierzy, że jeśli będą dobrzy i będą chodzili do kościoła, to Bóg pozwoli im wejść do nieba. Ale Słowo Boże mówi nam, że jeśli raz zgrzeszyliśmy, złamaliśmy wszystkie przykazania Boże. Będziemy potępieni. Dlatego Jezus, który był bez grzechu, musiał zapłacić cenę za nasz grzech i dlatego nie możemy naszą dobrocią zapracować na zbawienie. Jezus wypełnił setki proroctw zapowiadających przyjście Mesjasza. Powstał z martwych i udowodnił, że jest Bogiem i że On jeden może złamać przekleństwo śmierci. Bóg ma dla nas tak cudowne miejsce, że możemy jedynie przyjąć Jego dar przez wiarę. Biblia powiada, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz.